Rozwścieczony samiec niespodziewanie przeskoczył barierki i rzucił się na ludzi. Wśród publiczności było wiele rodzin z dziećmi i to właśnie 10-letni chłopczyk ugodzony w brzuch jest w najcięższym stanie. Po licznych próbach zwierzę udało się unieruchomić. Jak donoszą hiszpańskie media, byka zabito, a konkurs przerwano. W Hiszpanii cały czas trwa dyskusja na temat całkowitego zakazu walki byków. W lipcu Katalonia jako pierwsza podjęła taką decyzję. Towarzyszyły jej spory między obrońcami praw zwierząt, a zwolennikami kultywowania tradycji. Ma prawo podyktować karne przyłożenie. To też czyni 5-0 i podwyższenie wykonuje się po karnym przyłożeniu na wprost słupów, a więc można się spodziewać, że za chwilę Australijki będą prowadziły, ale już tylko 7-21. My możemy się tylko cieszyć, bo emocje będą w drugiej połowie większe. Silny wiatr. Za chwilę być może któraś z zawodniczek walijskich będzie musiała pomóc koleżance, by piłka nie spadała. No właśnie, wała którą z dziewczyn, obrończyni walijska, non evans, i będzie leżąc na ziemi zawodniczka, koleżanka przetrzymywała piłkę paluszkiem i kiedy już będzie blisko kopnięcia, wtedy o właśnie. Od wczoraj jakoś w zasadniczy sposób się nie zmienił. Na południowej półkuli opiekunowie myślą o tym, jak dogrzać podopiecznych. Zima w Brazylii jest wyjątkowo ostra, do tego stopnia, że w Rio de Janeiro orangutany dostały kocyki. Małpy źle znosiły 9-stopniowe temperatury, przyzwyczajone są do znacznie wyższych. Pomysł z kocykami okazał się strzałem w dziesiątkę. Orangutany chętnie się nimi otulają i w nocy zabierają do swoich legowisk. Zoo w trosce o marznących podopiecznych zmieniło też dietę. Obok ulubionych owoców i warzyw dostają bardziej energetyczne posiłki, na przykład z miodem. Brazylijczycy i zwierzęta nie mogą doczekać się poprawy pogody. Na południu temperatury spadły poniżej zera, spadł też śnieg. Ostatnie 9 minut plus to, co doliczy arbiter meczu inaugurującego sezon Bundesligi, sezon 2010-2011. No teraz nie spodziewał się tego uderzenia piłką w twarz zawodnik Wolfsburga. Piętą zagrywał tutaj Daniel Pranić. Popatrzmy. Kompletnie nieprzygotowany na to był Szefer. Tak, ale też trafił, trzeba powiedzieć, idealnie w nos. Na pewno musiało w pierwszym momencie to zaboleć. Dajcie mi znak jakiegoś, bo ja źle słyszę. Przerywam. Nie wiem, co się dzieje teraz. I jesteśmy na dole na Róg Chorzej Marszałkowskiej. Mój mikrofon jest poprawiony, dziękuję bardzo. Kierowca pick-upa przez kilkadziesiąt minut ucieka ulicami miasta przed policją. Pościg zakończył się dopiero na miejskim lotnisku. Uciekający przed policją kierowca przebił się przez zamkniętą bramę i z dużą prędkością wpadł na płytę lotniska. Nie zwracał uwagi na kołujące obok niego samoloty. Ruch na lotnisku został wstrzymany. Policji udało się zatrzymać uciekającego dopiero na pasie startowym, gdy w jego auto uderzył jeden ze ścigających samochodów. Kierowca natychmiast został otoczony przez policję i aresztowany. Samochód, którym uciekał, najprawdopodobniej był kradziony. Półgodzinny film we wszystkich telewizjach, wiesz, ile to poszło na to pieniędzy? No wiem, jakieś miliony, miliardy dolarów. W internecie zebrał najwięcej pieniędzy, podobno. No dobrze, o Stanach Zjednoczonych, oprócz tego filmu, o którym mówiła Marta, jeszcze rozmowa z... Przepraszam? Kamera nas atakuje, prawda? Nawet kamera. Manekin pomarańczowy popisuje się przed samicą, przeskakując z jednego młodego drzewka na drugie i wydając przy tym dziwny dźwięk. Robi to tak szybko, że nie sposób zauważyć jego ruchów. Po
pozwoli nam je zobaczyć kamera do filmowania szybkich zjawisk. Ten mały ptaszek wyrzuca skrzydła do tyłu z taką siłą, że uderzając o siebie, wydają donośny trzask. Jak spojrzymy, co się dzisiaj będzie w ciągu dnia działo, proszę zobaczyć, tam gdzie jest to słońce, to słońce poszerzy swoje panowanie na całą południową Polskę. Proszę nie zwracać uwagi kompletnie na tę czarną dziurę. To jest czarna dziura, takie czarne okienko technologiczne. Wayne Rooney, widzimy, że już jest piekielnie zmęczony, ale trzeba spróbować strzału. Rooney! Hard i nie ma bramki! Coś niebywałego! Ale proszę, mają do siebie dystans zawodnicy City. Wynik, no nie taki, jaki by im się marzył, ale jest nawet miejsce na uśmiech, żart. Joe Hart pewnie by sobie poradził, Sean Wright Phillips, ale tak na wszelki wypadek Joe Hart postanowił go wyręczyć. Ale jak wymierzył ten strzał Wayne Rooney. Z Berlinie jest Magdalena Karpińska. Magdo, jak tłumaczyć ten wielki zachwyt Niemców dla Obamy? Dla Niemców to przede wszystkim koniec nienawidzonej Rebusza. Tak bardzo tego chcieli, dlatego wtedy bracie właśnie tak tłumaczy. Mamy problemy techniczne, przepraszamy. Teraz Londyn i Katarzyna Nowicka. Troszkę tańca, tak jakby słyszał ciebie, że nie demonstruje tych swoich umiejętności. Tak, tak. No zaczął, no ale odpowiada mu Figueroa. No proszę Państwa, zaczyna być wesoło. Wspominałem o tym, że to jest mistrz nie tylko boksu, ale i tańca. Ringowy przydomek The Drunken Master, pijany mistrz, no i zademonstrował te wstawki. No mogliby się uczyć bohaterowie tańca z gwiazdami od niego. Śledzie porozumiewają się między sobą, wydalając gazy przez odbyt. Większość ryb ma pęcherz pławny służący za narząd hydrostatyczny. Śledzie, wyciskając z niego gazy, wydają sygnały akustyczne. Zatem u śledzi puszczanie wiatrów przeciwdziała rozpraszaniu się ławicy.